Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Crocs i CSGO Skinsik. Dzisiaj od razu zabieramy się za skrzyneczkę nową, skrzyneczkę Cyber, 151 zł. Lecimy od razu, no i pierwsze otwarcie już 150 zł nam daje. Drugie otwarcie jest jak najbardziej na plus, więc o to właśnie chodzi, żeby wychodzić z tej oczywiście skrzyneczki tutaj na plus. No ale tak jak powiedziałem ostatnio, kurczę, bardzo bym tutaj chciał zrobić takie polowanie mini dzisiaj na właśnie takie fajne, drogie skiny z tych właśnie tańszych skrzyneczek. I zobaczymy, czy to się nam dzisiaj przedsięwzięcie uda. Oczywiście, jak chcesz, żeby ci się udało wygrać skina z kalendarza, no to musisz zostawić stary suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, no i oczywiście co? Musisz napisać komentarz z numerkiem oczywiście z kalendarza, musisz dołączyć na Discorda, bo to sprawdzam. Tylko osoby, które dołączają do Discorda, mogą sobie wygrać, tak? No i oczywiście należy użyć kodu Crocs z Skinsie. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, to klikasz sobie doładuj, bądź logujesz się z linku z opisu i wpisujesz tutaj oczywiście kodzik Crocsi. Możesz go wpisać przed każdą wpłatą, dajmy na to, chcesz sobie płacić goś, nie wiem, stu. Wpłacasz se stówę, używasz se kodu i masz dyszkę za free. A no, już w końcu jeszcze dostaję kasę na start. Wszelakie metody płatności, SMS-y, bliki i wiele oczywiście więcej. A my sobie co? Tworzymy tam bitwę, tak? Tworzymy sobie bitewkę. 2 sekundy zostały nam. No i wrzucamy bota. 10 skrzyneczek, 5 skrzyneczek Legend. Do tego Anarchia, która jest na promocji. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Póki co pierwsze otwarcie bardzo spoko, biorąc pod uwagę, że jest to 127 do zaledwie tutaj 6 zł naszego oponenta. No ale tutaj ten Manowar, no jednak troszkę nadgania. Zobaczmy, uspast, no ze stówka, okej. Okay. No to jest okej, tak? Myślę, że z 200, ale no to też nie ma tragedii. No ale halo, tutaj czemu znowu ta AWP-a mu leci? No i 60 zł to jest niestety w tym momencie dla niego przewagi, 33 do 28. No zobaczmy teraz skrzyneczki Anarchia, strata minimalna, jest to do odrobienia. No ale no kurczę, no nie, jak będzie dostawał tutaj nawet lepszy stan od moich skinów. No ale mamy rękawiczki, jest to 330 zł, więc no fajnie, nadrabiamy. Oj, 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 no to oponent chyba zmiażdżony. No to AWP Asimov, no na pewno Okej, to jeszcze nie jest powiedziane, że to jest wygrane, tak? No szczerze nie wiem. I szczerze mogę powiedzieć teraz, że wygrałem tą bitwę. Ja nie mogę, ej, jak zobaczyłem tą kosę, byłem pewien generalnie, że już wygrałem, ale jak zobaczyłem tą kosę, to no, była chwila zmartwienia, ale na szczęście już to minęło, dlatego kurczę, najchętniej bym sobie przetestował tą siakoletkę, jest ona kosztuje 6 zł. A z niej trafi coś takiego drugiego, to będzie graniczyło z cudem. No jakby ta skrzynka była stara ciut droższa, to jest z taką przyjemnością, jakbym tą skrzynkę otworzył. No ale no co, no mówi się trudno. 5 skrzyneczek Luxurious, 200, niech będzie. Zobaczmy, co te skrzynki dzisiaj nam zaproponują. Ostatnio tak całkiem okej dawały, więc zobaczmy, jak będzie dzisiaj. Przypominam, że nowy kałach jest do trafienia w tej skrzyni, więc no zobacz, 200, 156 do 129, 4 jeszcze skrzynki przed nami. Golden Coin niestety słabiutki tutaj stan, bo Battle Scared nawet musi teraz zdrobnąć lepszy stan ode mnie, tak? To nieźle. No tu będzie ciężko to wygrać chyba. No właśnie, tym bardziej, że te rękawice 500 zł. No, 500 straty. No jeżeli to jest jakiś minim... Chciałem powiedzieć, że jeżeli jakiś minimal wear, to jest szansa to wygrać, tak? No okej. Okay. 2,115 zł w moim balansie w tym momencie. No musimy się pozbyć tej liczby. 4,700. 4,700. Tyle dokładnie w tym balansie teraz mamy. Twórzmy jednego royala na farta. Może kiedyś uda nam się tego hola trafić albo meduzę. Hand wraps, overprint. Z tysiaczek. Tysiaczek, no, to jest taki, wiesz, sympatyczny plusik. Tak powolutku do celu, nie?
No Print Stream, no kurczę, Flitested 800, więc też jakiś tam zarobek jest. No te Bloodhound Glovesy niestety mogą być, no właśnie. Chyba już nie ryzykujemy tej szynki, coś mi się tak wydaje. No ale popróbowałbym coś tutaj innego, kurczę. Te skrzynki już się zaczynają pojawiać, jakieś fajne, nowe, no ale... No dalej trochę mi tych skrzynek brakuje tutaj na CSGO skinsie. No ale możecie zobaczyć, że są one dość często dodawane, więc może to jest kwestia... Znaczy to jest na pewno raczej kwestia czasu, po prostu... Aż po prostu coś nowego tutaj dla nas wleci, tak? 20 skrzynek, no bitwa siódmocna, 2000 zł. Skrzynki def w sztukach 10. Do tego 9 skrzynek jitu. No i jeden na koniec ametyst od wuja Kroko. No i zobacz, co tutaj skrzyneczki def nam zaproponują. Generalnie, jak wam mówiłem niejednokrotnie, że kiedy sobie na CSGO skinsie grałem i była to pierwsza strona, na której w ogóle sobie kręciłem skrzyneczką, na której, że tak powiem, ta piękna przygoda się zaczęła, to właśnie była ta skrzynka i ona też chyba wtedy $20 kosztowała, coś takiego. I kurczę, uwielbiałem tą skrzynkę i wiesz, jak otwierałem sobie tą skrzynkę, to wiesz, otwierałem jedną i ja stary, wiesz, po prostu miałem nadzieję, że coś fajnego uda się wydropić, nie? Kurczę, piękne czasy to były. Ostatnio strasznie mnie nostalgia łapie. Nieważne stary na jaki temat, strasznie mnie ostatnio nostalgia łapie. Chyba już jakoś, nie wiem, starość, dorosłość mnie dopada, coś mi się wydaje. Już jedną nogą w grobie, stary. Tak to bywa. No, Kałach Neon Revolution, okej. Okay. Myślałem, że ciut więcej jest wart. Tym bardziej Field Tested. Oj, tutaj nowy kałaszek się melduje. Ale Warren 53 zł tylko, no ta cena już się no mocno ustabilizowała, ale generalnie ten kałaszek, szczerze, wypłacałem ostatnio tego kałacha w stat tracku Minimal Wear i kurczę, tak jak on wychodził i mi się strasznie podobał, tak jak chwilę nim pograłem, to troszkę tak nic specjalnego ten kałach, nie robi na mnie jakiegoś mega wrażenia, w sensie jakby było więc, jakby cały ten kałach był biały i na nim było dopiero nałożone graffiti, to okej, okay, wyglądałoby to zajebiście, ale jakby są przestrzenie na tym kałachu od góry, szczególnie, no i tam jest takie troszkę szarawe, troszkę taki szarawy tam jest. 1200 zł, no 3 ametyst tutaj może nam fajnie podbić albo nas pogrążyć. No fajnie podbija, o dziwo. 2117 zł. No i dzisiaj, no naprawdę Kroko w formie. No dzisiaj bitewki sympatycznie, bitewki sympatycznie. Uwziąłem się ostatnio na te skrzynki eventowe, więc kurczę, no spróbowałbym tutaj coś trafić z tych skrzynek. Po prostu naprawdę tyle pięknych skin, no zobaczcie, ta pierwsza, ten pierwszy rząd, no naprawdę wiele bym dał, żeby coś z tej skrzynki tutaj trafić. Popróbujmy sobie przeklikać kilka razy, przeklikajmy sobie do 5000. No co będzie dalej? Co będzie dalej, to zobaczymy, tak? No możecie mi pisać propozycje też jakieś, nie? Jakie skrzynki mam pootwierać, przetestować w następnym toponingu. Zeus na w ogóle poleciał. Zapomniałem, że skin do Zeusa jest w sensie 23, to doszło stary. Skin do Zeusa, no jak to w ogóle brzmi? Bo wiesz, no, ja sobie kręcę skrzyneczką, żeby widz się odprężył, tak? Jak lubisz się odprężać, stary, do otwierania skrzynki, daj znać w komentarzu. Ja też sobie lubię skrzyneczką zakręcić dla odprężenia. No i coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. A, no i że ja jestem od tego, żeby pokazać ci jak skrzyneczki, że tak powiem, oddają, nie? Albo czy zabierają, no, ale to wiadomo, wszystko zależy od szczęścia jest, tak? No jednemu poleci ze skrzynki za 50 zł, poleci, nie wiem, Bayonet Tiger tu za ile? Za 5000, a drugiemu poleci skin za, nie wiem, za piątkę. A może nawet nie piątkę, no zadyszkę powiedzmy. No tak to jest. Ktoś musi czasem przegrać, żeby ktoś mógł wygrać, tak? No zobaczmy, ile nam zostało. 6200, no trochę już zjechaliśmy.
A tu ani widu, ani słychu, jakiś, nie wiem, rękawiczek, jakiś... No na szafiry i te emeraldy nawet nie patrzę, nie? No ale myślę, że taki Tiger Tufik byłby w zasięgu naszym, nie? No te rękawice też myślę, że... 0,02% na każdą z tych par. No na Tiger Tufa trochę mniej, bo 0,008. Czyli no mało. No ale no ja nie raz już udowadniałem, no stary, słuchaj, ci będę tłumaczył, że nie raz udowadniałem, bo ty to wiesz dobrze, że ja nie raz udowadniałem, że nawet na takich małych, że tak powiem, procentach da się te skiny dropnąć, nie? Tylko trzeba po prostu mieć dużo szczęścia, tak? No ale zobaczmy dalej. Czy z tej skrzynki, czy w końcu będzie jakieś przełamanie? Evencik jeszcze trochę trwa, więc mamy jeszcze, no myślę, że sporo czasu, żeby ewentualnie tą skrzynkę potestować i faktycznie ją przydusić i zobaczyć, czy uda nam się trafić jakiś, no właśnie, no z tej pierwszej półki tutaj przedmiot jakiś, nie? No bo w to celujemy, tak? Celujemy tutaj w jakieś te gertufy, no mówię, to jest te emeraldy i szafiry, to już w ogóle półka za wysoko, jak dla mnie. No ale ten LM9, te rękawice, no myślę, że jak najbardziej w zasięgu, z tych rękawic nawet bym się cieszył, nie? Ostatnie otwarcie, no i nie ma nic, zna nam 5000. Spory pieniądz, ale sporo też niestety nam przepaliła ta skrzynka. Ametyst na farta, zobaczmy, jeden. No. Ciut słabo. Spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. Do 3 razy sztuka? No zobaczmy, 840. Halo, skrzynka mi się zepsuła. Ametyst, halo, budzimy się. Oddychamy. 3 na raz, zobaczmy. 2, 5. No. Cóż mogę rzec, no nie wiem, co się to stało, tak naprawdę. No, knifeik, 3 shadowki, okej. Okay. Tragedii nie ma, ojejku, troszkę mniej jednak. No, jednak troszkę mniej. Ale okej. Okay. Mamy na battle, którą chciałem zrobić. Fajnie, że kosztuje 840 zł teraz ta skrzynka, nie 1000. SSG 120, no nie styknie tyle. Nie styknie. No ale styknie chyba coś takiego. No i jeszcze 4 dyszki. 39 dokładnie mogę sobie dorzucić. O, to nie będzie coś takiego. Ale to dajmy ametysta na koniec, co? No bo to aż nie wypada, no naprawdę. Ametyścik na koniec, bitwa na 4 osoby. No ja mogę już się chyba w tym momencie z wami pożegnać, no bo tak naprawdę jest to, że tak powiem, last chance tutaj na uratowanie odcinka, a na 99% tutaj, kurczę, już się pogodziłem chyba z przegraną. Dziękuję za oglądanie, widzimy się oczywiście jeszcze dzisiaj, bez ludzi w kalendarzu, no i chodzi Croxy. Na CSGO skinsie dla osób pełnoletnich, chociaż może tutaj jeszcze nie będzie powodów do pożegnania, bo może tutaj strzyka ametyst. Coś tutaj dla wuja za